No, dobra, okej. Okay. Witajcie, tutaj z tej strony wasz Case. Witajcie w grze Spelunki. Tak, nie wiem, czy się tak czyta, chyba tak. Nie wiem, jakby się czytało inaczej. To jest gra o, sam nie wiem czym, chyba o Indianie, małym Indianie Jonesie, taki wiecie, kurczę, pikselowy. No i ogólnie mamy przechodzić mapki, które są 2D. Co jest najlepsze w tej grze? Ona jest strasznie podobna do Binding of Isaac, a jak wiecie, on ma taki silnik randomowy. I tutaj też jest taki random. Randomowo się generują mapki w ogóle. Pokażę wam moje wyniki. Moje wyniki to jest 193 deady, 4 save'y, nie wiem, kill, money, top defender. Ale nie wiem czego to jest. Dobra, nieważne. Kij z tym. Tak naprawdę miałem więcej deadów, ale tak naprawdę sprawdziłem, co robi ten wielki guzik reset. On resetował niestety staty, a nie misję. Znaczy misję, mapki. No i dobra, mamy taką mapkę. Mapkę, mapki. Mamy jakby, nie wiem, chaptery. I na każdym chapterze... kurczę. Mamy chaptery i... Na jednym chapterze jest chyba 4 czy tam 5 leveli na właśnie na takim... biomie, czyli to jest na przykład kopalnia. Potem będziemy mieli chyba katakumby, w sensie raczej, nie wiem, coś takie tropikalne bardziej rzeczy. A dalej to jeszcze, no nie wiem, niestety nie doszłem. Wow, właśnie. I tutaj tak, są pułapki, musimy, nie wiem, robić takie różne duperele, ogarniać w ogóle sytuację. Tak rzucam kobietą, żeby zabić pająka. Ostatnio się dowiedziałem, że niestety ona się nie zabija, kiedy to się dzieje. Co jest dziwne. Taki realizm psuje. Ale chuj. Sprawdźmy, co jest na dole. Okej. No i co? To jest strasznie, kurwa, ciężka gra dla mnie. Tak mnie irytuje czasami. Dobra. Jedziemy. Kolce zabijają automatycznie. Na górze mamy życia. No. Fuck you, uciekam. Haha, dobra. Oj. Mamy bat. Możemy skakać, możemy się czołgać. Możemy wybierać itemy. Mamy na razie bomby i liny. Nie wiem, czy można mieć więcej takich itemów podręcznych. Znaczy nie, można. Podręcznych to możemy mieć jeszcze bronię, no nie? No. Okej, musiałem kliknąć pierw bat, a później skoczyć, żeby załapało. Fuck logic. I co? No i właśnie chodzimy po tych mapkach, zbieramy jakieś różne diamenty, kasę, żeby kupować coś u sklepikarzy lub znajdywać w ogóle, eksplorować możemy, żeby szukać takich wielkich skrzyni, w których mamy po prostu rzeczy poukładane. Musimy unikać pułapek, najlepiej mieć zawsze coś pod ręką, na przykład o, taki dzbanuszek rzuciłem. I nie zestrzyły mnie te strzały, które nie zabierają po jeden, tylko zabierają aż po dwa, czyli bardzo dużo. Zazwyczaj jak mnie trafi taki automat na samym początku, to ja już przestaję grać, bo no jest nie warto, bo po prostu później jest za ciężko. Z dwoma życiami się nie da ogarnąć sytuacji. Jedynym sposobem, żeby zdobyć sobie życia, to jest znaleźć księżniczkę na levelu i przeprowadzić ją aż do tych drzwi. Nie zabijając jej przy tym, bo da się ją zabić, niestety. No i tak, bomby są na przykład przydatne do takiego eksplodowania ścian, gdzie po prostu się nie da wejść. A te drugie, czyli te liny, które pokazywałem też, są oczywiście do wspinania. O, grubas. Ha, masz, kurczę. Dobra. Jak widzicie, zróżnicowani są przeciwnicy. Na każdym biomie są inni. Okej, pułapka mnie nie widzi.
Jak widzicie, czasem ja się tak bujam. O, w sensie coś takiego. No, bujni się teraz. Teraz nie mogłem, lol. Ale wcześniej to się bujno. No nieważne, jak on się tak buja, w sensie, że... Super. Dobra, zabiłem się, wybaczcie, bo po prostu to było głupie. Widzieliście, co się stało? Odbił się, kurczę, kamień od ściany i... Kurwa, zabrał mi pół... dwa serduszka. Jak widzicie, dostałem te hołpy, czyli te haki. Haki do rzucania z liną. Kurczę, nie mam czego rzucić. Ha, hardcore. Dobra. Możemy oczywiście zabijać też przeciwników, nie tylko bronią, czy naszym biczem, czy pejczem, kurczę, nie wiem jak się mówi. Ale możemy też na nich skakać, możemy kupić sobie specjalne buty nawet do tego, żeby zabijać ich, skacząc na nich, takie z kolcami. Ale jakoś mi to nie jest aż tak mocno potrzebne. Wolę jednak, że najlepszą broń, jaką widziałem na razie w tej grze, to jest shotgun. Shotgun jest taki zawalisty. Okej. Ogólnie jak nie widzimy gruntu i spadamy, to jest duże prawdopodobieństwo, że stracimy życie, jeżeli wiecie, że tak bez liczenia kratek. No, kurczę! Tak się tutaj miotam. O, tam jest księżniczka. Przydałoby się ją znaleźć, w sensie znaleźć do niej wejście. Okej. Słyszycie pewnie moją klawiaturę, jak skurwysyn. Ale kij z tym. No nie, no da się do niej wejść. O, widzicie, bujam się czasem. Dobra, myślę, że trzeba tutaj... Widzicie jej, to się nic tam nie dzieje z tym potworkiem. To też jest trochę dziwne. Okej. Fuck, fuck, fuck! Ja, prawie mnie dotknął. Bym się wkurzył. No i trochę się udupiłem. Tu nie jest wyjście. Wyjście oczywiście też się losowo tutaj. Super. To było dobre z mojej strony. Wyjście też się losowo generuje. I nie wiadomo, gdzie one jest tak naprawdę nigdy. No chyba, że korzystamy z GPS-u. Ale to już jest rola tego, że musimy pójść do sklepu. Jak widzicie, ja ją obijam, rzucam nią, bo niestety nie umiem. Nie wiem, czy się da ją kłaść tak naprawdę. Delikatnie kładąc rzeczy, to po prostu kucamy i kładziemy, ale to nie wychodzi z nią, co jest dziwne. Nie wiem, czy się da inaczej. Tak samo można nią rzucać tak, żeby rozbrać pułapki. Jej się też nic nie stanie. I ona właśnie sobie wchodzi. My wchodzimy sobie też i tutaj widzimy, że ona nam da buziaka. No i to jest nasze życie. My hero! Możemy też ogólnie... O! Gościu sprzedaje pistolet. To jest najlepsza rzecz, którą może tutaj dać, bo nóż jest taki zjebany. Jest prawie jak Page, tylko że jedyne co robi więcej, to broni naszą głowę. Czyli gówno robi tak naprawdę. Ale pistolet, tak. Pistoletem to chociaż można zabić na tych poziomach, na pierwszych, na przykład jest coś takiego jak Giga Pająk. No i ten Giga Pająk jest na serio ciężki, jeżeli chodzi o zabicie go nie używając żadnej broni, raczej takiej palnej. I no jest jeden łatwy bardzo sposób, wystarczy rzucić bombę w jego pajęczynę. I to tyle tak naprawdę i po pająku. Kurczę, muszę sobie tutaj zrobić przejście, ale nie chcę rozwalić tego. Jakbym to rozwalił, to byłaby sieka. Wyskoczyłyby pajączki. Ja już, jak widzieliście po tych moich deadach, to już grałem sporo. Więc mniej więcej ogarniam rzeczy, jakie tu są. Kurczę, czy coś by mi się przydało stąd? Buty by mi się przydały, ale ile to kosztuje? Stać mi, wow. A to jest po... Prawie. Dobra. To idziemy. Buty dają nam skakanie na trzy kratki. No, na trzy kratki. A tamto daje nam przylepność do ścian, czyli też bardzo fajna rzecz, ponieważ no, z wysokości, jak mówię, można się zabić. Można sobie kupić spadochron, ale on jest jednorazowy. Ale skakanie na trzy kratki już daje nam na serio duże możliwości. Nie musimy często używać chociażby tego naszych lin. Dobra, tam jest jakiś kamień z tym. Szczerze mówiąc, najlepszą bronią
Wow, jest broń palna oczywiście, ale drugą najlepszą bronią jest kamień. To są kamienie, które tam właśnie leży, a sobie tutaj leży na górze. Jeżeli mam wybierać na przykład pomiędzy łukiem a... Okej, wskoczę. Uda się? Kurczę, wiedziałem. No niestety nie można rozwalić tego klocka pod tym. No. O, dobra. Ciężko się ogólnie skacze, kiedy mamy aż takiego super jumpa. O, zabiłem te dwie pułapki tutaj przy okazji. To dobrze. Nikt ich nie lubi. Nikt. Nawet ja. Nawet ja. Dobra. Tam była księżniczka, tylko czy... Kurczę, wejdź tu, człowieku. Human. Humanie ty. Dobra. O. Strasznie jest niebezpieczne bujać się tak, raczej... O, robić coś takiego przez dłuższy czas, po prostu wypadają nam itemy, które mamy w rękach. To jest akurat skambagowe, kiedy na przykład nie mamy liny, żeby wejść gdzieś wyżej. Nie mamy żadnych itemów, a na przykład spadło nam coś na dół i później wiemy, że nie wyjdziemy tak naprawdę. Co jest? A, kurczę, jaki jestem głupi. Przecież mogę już robić tak. Nie to. Weź to. Aha, taki trik, ja nie mam bomb, kurczę. To jest trochę... A, dobra, nawet nie muszę mieć bomb. Trolololololo. No. Traf go, bo będzie mi przeszkadzał. No. Chuju. Dobra, to jest na serio ciężkie. Ciężka filozofia, bo trzeba, kurczę, strzelić. A, zapomniałem, kurczę. Nie będę mógł jej nosić. Ojejejejej. Dobra, idź tutaj. Nie można nosić dwóch rzeczy naraz też. Chyba, że... No nie, muszę wybrać, co nieść. Liny są teoretycznie ważniejsze. Dobra, oczyszczę drogę. Ogólnie mamy tutaj czas. Musimy się w miarę sprężyć, dlatego ja biegam tak jak, trochę jak pojebany. Ponieważ jak dojdzie koniec czasu, to... Przychodzi zjawa, która jest automatycznie niezniszczalna i może nas, no, zabić tak od razu, tak o... Nie żyjesz. Game over. To jest oczywiście taki... anti-timing... launcher? Nie wiem. Po prostu ma nie przedłużać naszego czasu na tej mapce. Sprytne to jest, ale niestety trochę skambagowe. Dobra. O nie! Już, już idzie! Kurczę. Wiedziałem, stracę życie. Ale dobra. Muszę szybko odzyskać mojego gnata i wracam. Okej, on idzie gdzieś z góry, więc... No trochę zwaliłem z tą księżniczką, ale się przestraszyłem, kurczę. Dobra, tu mamy murzyna. Temu murzynowi... nie, nic nie dam. Ogólnie, jeżeli mamy chyba kill off, to murzynowi możemy dać kill off. I on będzie nam kopał surowce. Trochę rasistowski ten jest gest, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Dobra, tu mamy jakąś kwiatka. To jest właśnie teren dżungli, który bardzo słabo znam, ale wiem, że na przykład te pułapki zabijają na raz, jakkolwiek... Żaba! Żaba! Gin. Są tak skambagowe przeciwniki. Wszędzie są tutaj. Dobra. Okej, okej, okej. No nie! Widzicie, no w ogóle taki skambak, jak nie wiem, no. Ciężko to unikać, ani w ogóle zabić. W ogóle bomby. Spójrzmy w dół. Co się tu kryje? No, nic strasznego. Dobra, te żaby wiem, że wybuchają po killu. Dobra, olejmy to. Olejmy to tak, że pójdźmy sobie stąd. Jej! Mamy 3 życia chyba, tak? Nie, 4, to super. Już myślałem, że nie jest aż tak kolorowo. Dobra. Wow, 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 wow. Ostrożnie. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Ach. Nie, nie, nie. Nie chcę umrzeć. Wow. Widzieliście to? On mnie dotknął tak naprawdę. On dotykając zabija. Okej.
I weź teraz, człowieku, coś zrób. Gin. Wow. No skocz. No, jaki skambak! Widzieliście? Kurczę, leciał, kurwa, 20 minut w powietrzu, nie no. I mnie zabił, no. Na tą roślinkę nie wolno skakać. Więc zakładam... LOL, widzieliście to? A, ja już trafiłem wcześniej, dlatego ona zaczęła wybuchać. W wodzie. Super. I on mnie dojebie, no właśnie. To jest bardzo... Bardzo, kurwa, chujowy moment. Dobra, jest źle. Nie oszukujmy się. Straciłem już prawie wszystkie życia. Nie widziałem księżniczek w dżungli, niestety. Więc zakładam się, że ich zapewne nie ma. Tu nawet. O, super, nawet tu szłem bez powodu. No nie no. Klawo. Na dole czeka już na mnie żaba. O jeny, jakbym to przeszedł, to bym się cieszył, bo ja nie wiem. Bo jest ogólnie coś takiego, jak umrzesz, że masz taki... pokoik z wejściami. Ja nie wiem, czy można się cofać do tych leveli, w sensie, że można zaczynać od nich, czy nie. Nie jestem aż tak zaawansowany, więc tego nie wiem. O, super, nie, najgorszy moment. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Dobra, może mi się uda, może nie. Wow, udało mi się, wow, jeny. Najgorsze, co mogło być, to skakanie po lianach. Dydy. Fuckbox. Jakieś bossy tutaj będą chyba. Coś tak czuję. W ogóle co to jest? To są żaby? Nie, nie wiem. Mogę potem skakać, na szczęście. Tak zaryzykowałem trochę skacząc potem, ale... kij z tym. Wo, wo, wo. Nie topesz. Ten nie topesz. Dobrze by było. Chciałem na niego skoczyć. Dobra, to był mój najlepszy wynik. W sensie, że... najlepiej mi poszło na tej mapce, bo prawie ją przeszłem. I to jest właśnie ta mapka. Fajnie by było... Chyba to jest ta mapka, nie jestem przekonany. Nie. Albo tak. Nie, albo tak, nie wiem. Raczej tak, 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 bo to chyba te statystyki się wbijają po przejściu właśnie danego chaptera. To jest chapter dżungli. To łącznie jest tych chapterów 5, widzę. Nie, chwila, to jest niemożliwe. Ja dostaję jakieś po prostu bonusy za coś? Widzicie te pucharki? Nie wiem, wcześniej tego pucharka nie było. Jeżeli ktoś w ogóle grał z was w tą grę, a to poproszę o jakieś wskazówki do niej, byłoby bardzo miło. A jak ktoś nie grał, to daję linka w opisie do strony głównej. Bo zapomniałem też powiedzieć, że ta gra jest ogólnie darmowa. I można sobie ją pobrać na peceta. I se pograć. I się pobawić. I nie przesuwajcie tego kamienia, co tam był. Tego. Bo zresetuję wam staty, jeżeli dojdziecie do końca. A chyba tego nie chcecie. Ja tam wolę mieć swoje kille. No dobra, mam nadzieję, że podobała wam się gra. Ogólnie jest bardzo jeszcze dużo ukrytych rzeczy, na przykład no to, co zaraz trzymam w ręku, to jest... nie wiem, ogień, firewall. I są ogólnie też ukryte levele, takie ciemne, raczej ukryte, które się czasami spawnują. Jest na serio dużo rzeczy, których wam nie pokazałem na tym filmiku, bo po prostu się tak nie wygenerował świat. Jeżeli chcecie jeszcze jakieś odcinki ze spelunek, to poproszę o komentarze albo i okejki, jeżeli wam się podobało. Yo.